Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na analizę partii numer 7 w meczu o Mistrzostwo Świata pomiędzy Magnusem Carlsenem a Janem No Runda szósta była niezwykle emocjonująca, rekordowa, jeżeli chodzi o ilość posunięć. 136 ruchów, panowie wykonali w niespełna 8 godzin gry. Jest to rekord największej ilości ruchów. W meczach o Mistrzostwo Świata w historii. No ale runda siódma jest rundą kolejną, i trzeba tutaj podjąć wyzwanie. Ciekaw jestem, jaką strategię miał niepomniaści podchodząc do tej partii. Czy chciał partię na spokojnie zremisować, odpocząć, czy zawalczyć tutaj białym kolorem z Magnusem? No zobaczymy. Przeanalizujmy sobie przebieg tej partii. Posunięcie E4, posunięcie E5, skoczek na F3, skoczek C6 i koniec B5. Widzimy, że historia się powtarza, i panowie cały czas tutaj tłuką partię historii hiszpańską, znaczy białe grają partię hiszpańską, Nepo e, widzimy, że nie zmienia swojej taktyki póki co, posunięcie A4 I tutaj przypomnę szybciutko osobom początkującym, jeżeli tutaj wybijemy skoczka, co jest oczywiście jednym z wariantów tak można grać ale już po wybiciu na c6 nie opłaca się zbijać pionka na e5 ze względu na hetman d4, skoczek na f3, hetman e4, odbijamy spokojnie tego pionka, hetman e2 i po tych wymianach czarne po prostu stoją bardzo dobrze, nawet bym powiedział rewelacyjne, z parą gońców, król jest zderoszowany i tutaj można sobie spokojnie, fajnie czarnymi grać. No cóż, ale goniec zagrał oczywiście na a4. Skoczek f6, nic się wielkiego też nie zmienia. Jeżeli Roszada, a tak też poszło, jeżeli byśmy tutaj zbili na e4, to można grać posunięcie d4. Kolejne warianty, tutaj tłuczone, też Karpow z skorcznojem 78. Bardzo dużo grali tych wariantów, jeżeli tutaj chodzi o zbicie skoczkiem na e4. Goniec zagrał na e7, wieża e1, pionek został obroniony. Posunięcie b5, goniec b3 wielkich, tutaj rewelacji póki co nie ma. Roszada ze strony czarnych i posunięcie a4. Nepo powtarza wariant jednej z partii, po ruchu a4 wieża zagrywa na a8, oczywiście nie możemy tutaj zagrać jakiegoś takiego posunięcia jak d6, bo jest wybicie i białe powinny wygrać, spokojnie tutaj mamy związanie, trzeba bardzo uważać, wieża b8, bicie na b5, bicie na b5 i posunięcie h3 no wszystko tutaj jest już przez zawodników bardzo dobrze przeanalizowane, troszeczkę też powtórek jak widzimy, ja przypuszczam, że Magnus tutaj z remisu byłby zadowolony czarnymi, bez problemu no, patrząc na tabelkę, czyli patrząc też na zwycięstwo właśnie w szóstej rundzie, no to ten remis czarnymi na pewno jest korzystny, no ale tutaj Nepo gra spokojne D6, posunięcie H6 czyli nie wpuszczamy skoczka na G5, aby nas tutaj nie terroryzował, chociaż tam się też nic nie dzieje i skoczek na c3. Posunięcie chyba nowe w tym meczu, bo częściej chyba widzieliśmy posunięcie c3. No ale w każdym razie tak też można sobie grać. Wieża e8. Tutaj już widać, że skoczek nie wchodzi, nie atakuje, więc wieża spokojnie na e8 sobie gra. Ten goniec czasami na f8 może sobie zagrać i skoczek zagrał na d5. I tutaj się pojawiają opcje. Magnus y, od razu powiem, że zagrał gońcem na F8, ale jakbyśmy skoczkiem wybili na D5, to są dwie opcje, albo goniec, albo pionek, co wybrać. Jeżeli wybijemy pionkiem, no to skoczek D4 i prawdopodobnie po wybiciu ta pozycja jest po prostu równa i myślę, że remis jest tutaj tylko kwestią niedługiego czasu. Ten goniec może zagrać na D7, broń i pionka, no para gońców i ten goniec za bardzo też nie gra. Myślę, że szybko tutaj się pozycja mogłaby skończyć remisem. Jeżeli zaś w tej sytuacji wybilibyśmy gońcem na D5, to na przykład po skoczku B4 i gońcu na B3. Można by było zagrać po prostu C5. Ta pozycja, myślę, że dla białych, to znaczy nadal jest rozwojowa, powiedzmy, ale tutaj czarne spokojnie potem wracają z skoczkiem na C6, ustawiając już fajne pionki w centrum. Aczkolwiek, ja nie mówię, że tu czarne mają lepiej, absolutnie. Silnik nawet lekko wskazuje tutaj taką inicjatywę ze strony białych, aczkolwiek to jest na pewno pozycja równa na tym poziomie, bez problemu. No, wróćmy do pozycji z partii. Goniec uciekł sobie na F8 i Nepo po prostu wybił na f6. Prawdopodobnie tutaj czarne mogłyby też napierać gońcem na e6 i e, zwrócić uwagę na tego skoczka. Ten skoczek musiałby coś ze sobą tutaj zrobić. no Postanowił wymienić się od razu na f6. Rzecz jasna hetmanem. Posunięcie c3. I następują kolejne manewry, mianowicie skoczek E7. Ten skoczek już na C6, takich dobrych opcji tutaj do centrum nie ma, więc się przerzuca na G6, jak to zwykle w Hiszpance bywa. Fajne jest to, że jak zawodnicy troszeczkę powtarzają te debiuty, to my się możemy tych motywów nauczyć, powtórzyć i dzięki temu nabrać jakichś umiejętności dla swojej gry. Zawsze analiza partii dużo pomaga. Ja to też często powtarzam. Goniec zagrywa na E3, goniec zagrywa na e6, posunięcie d4, Magnus od razu wybił na d4 i tutaj pionek wybił na d4. Bardzo ciekawy wariant, troszeczkę tutaj taki mały tasiemiec wam przedstawię. Pojawia się w momencie, gdy na przykład skoczek zbija na d4, to znaczy pojawia się, mógłby się pojawić i przypuszczam, że to wszystko mogło być analizowane przez właśnie sztab 1 i drugi Otóż po wybiciu na przykład na d4 Goniec mógłby wybić na b3, hetman b3 i oczywiście ruch c5, czyli tak grając troszeczkę dynamiczniej. Po tym posunięciu, jeżeli skoczek by wybił na b5, bo to się z jednej strony narzuca, to czarne sobie z tym nic nie robią i wyprowadzają dalej sobie figurę. Cały myk polega na tym, że wieża atakuje tutaj pionka. A skoczek jest na związaniu i jeszcze nie jest podparty pionkiem C4, więc trzeba by było to zrobić. Pierwszy ruch na przykład F3 troszeczkę się może narzucać. Y oczywiście tutaj też można zagrać go nieco D2, ale sprawdźmy sobie właśnie ten ciekawszy, ciekawą opcję. Po F3 i na przykład skoczek E5, C4. I teraz jestem ciekawy. Jak byście zareagowali czarnym kolorem w tej sytuacji? No bo jest pionek więcej u białych i jeżeli tutaj białym udałoby się te figury ładnie skonsolidować, no hetman C2, B3, wieża D1, no to jest czysty pion więcej, jest świetnie. Ale mogłoby nastąpić niespodziewane skoczek F3. Bardzo ciekawy ruch, no, król jest odsłonięty, w tym momencie hetman zbija na F3, no i tutaj grożą, grozi wybicie, po prostu zbieranie pionków tak naprawdę za tę figurę grozi na H3, grozi na E4 i na przykład hetman C2, to tutaj wieża mogłaby zagrać na E6, straszyć króla. Jeżeli król by uciekł, to wieża mogłaby zbić pionka znowu, znaczy znowu, no mogłaby po prostu wybić pionkę na E4 i na przykład hetman F2 z opcją właśnie obrony. I tutaj ataku matowego na białe nie ma, ale po wymianie hetmanów, Wieża mogłaby zbić kolejnego pionka na C4. Skoczek wisi, no więc musiałby zagrać na przykład na C3 i wieża znowu mogłaby zbić kolejnego pionka. I skoczek D1 z obroną, z atakiem, oczywiście i, hetman, i wieża D2 i tak dalej, i tak dalej. Tutaj silnik wskazuje pozycję jako remis, ale ta ogromna ilość pionów jest porażająca i ciężko stwierdzić, jak to mogłoby się skończyć na tak nierównym materiale. A to jest taki przykład, który może mniej więcej nastąpić. Chodzi o motyw skoczkiem, żeby zbić na. F3, no cóż, wrócimy do sytuacji pionek zbił na D4 goniec wybił na B3 hetman B3, skoczek G6 oczywiście przerzut skoczka bierze E na C1 Widzimy teraz, wieża próbuje na wolnej linii coś zadziałać, przede wszystkim atakować piona i co robi teraz Magnus, moi drodzy? Jakbyśmy zagrali? No, bo jak już tak zadaję pytanie, to pewnie większość osób, które oglądają materiały, no to na pewno stwierdzi, no przecież nie mogę bronić pasywnie, wieżą na B7 albo wieżą na C8. Słusznie, moi drodzy, w większości przypadków nie róbmy tego, bo y, trzeba grać agresywniej, y, znaczy bardziej dynamicznie, bo jak będziemy grać pasywnie. To siłą rzeczy przeciwnik nas po prostu może no, udusić, mówiąc kolokwialnie. Moi drodzy, po ruchu C5, co nastąpiło w partii, tutaj widzimy teraz, że jak będzie bicie na C5, pionek zbije na C5. To do końca, jak tam się wszystko powymienia, no to wieża może też pionka na E4 trzasnąć. I ten skoczek na F4 może sobie wskoczyć. Hetman na G6 i jeszcze jakieś takie nietypowe, ciekawe ataki na króla mogą nastąpić. No ale w tej sytuacji nastąpił ruch wtrącony E5. No i teraz tak, jeżeli czarne by wybiły na E5 pionka, no to pionek mógł wyjść na C5. No i ten układ sił. Może jeszcze dawać jakieś szanse tutaj białym na cokolwiek ze względu na pionka wolnego. Na przykład ruch e4, skoczek d4 i tak dalej. Można by było sobie spokojnie walczyć. No ale Magnus stwierdził, że nie będzie, no stwierdził. To jest takie moje przypuszczenie oczywiście. Stwierdził, że zagra sobie hetmanem na f5 i wymieni te po prostu te pionki d4 e5. I po wybiciu na c5 pionek wybił na c5. Goniec na c5, goniec na c5, seria wymian, skoczek na e5. I teraz cały myk polega na tym też, że to związanie jest oczywiście niegroźne, bo tu skoczek z zawsze jest w stanie wybić oczywiście skoczka na f3. Jeżeli król by na przykład zagrał na h1, no to jest na przykład hetman d3, powiedzmy. I tutaj mamy opcję normalnej wymiany i oswobodzenia się od związania. W tej sytuacji skoczek wybił na e5... Wieża wybiła, wieża wybiła, Hetman wybił. Moi drodzy, teraz następuje seria ruchów pod tytułem Hetman C3. Panowie się tutaj wymienili, wieża C8 i doszliśmy do końcówki, totalnie równej oczywiście. Tutaj jeszcze jest seria takich posunięć, już ich kompletnie nie będę komentował, bo nie ma sensu. E, tu wystarczy stać w miejscu i ta pozycja skończyła się remisem. Dajcie znać, co sądzicie o tym szybkim remisie. Ja myślę, że e, podsumowując. E, no mecze o mistrzostwo świata rządzą się swoimi prawami. One nie muszą być piękne poza piękną partią numer 6 na pewno, co się też zdarza. Ważne jest oczywiście ważne jest to, kto tym mistrzem zostanie. To jest walka psychologiczna. No remisy też są potrzebne, także musimy się do tego nieco przyzwyczaić. Serdecznie dziękuję za uwagę. Pozdrawiam, cześć.